Cześć i czołem, dzisiaj robimy podróże w Starym Licheniu, a tak naprawdę w Licheniu Starym. Na dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. W Licheniu, który jako miejscowość, jako punkt na mapie był świadkiem objawień maryjnych, objawień, które przydarzyły się tutejszemu mieszkańcowi i mieszkańcy w to nie wierzyli, dopiero straszna epidemia cholery przekonała ich naprawdę do tego, że te objawienia miały w tym miejscu się odbyć, ponieważ Maryja ulitowała się nad nimi i wyciągnęła ich, można byłoby rzec, z tejże cholery. Natomiast to, co się wydarzyło później, ten obraz, święty obraz Maryi, który właśnie znajdował się w miejscu objawień, wędrował, aż zawędrował do kaplicy, do bazyliki, która jest za mną. I to właśnie ona sprawia, że część osób do Lichenia przyjeżdża z wielkiej zadumy i chęci zobaczenia czegoś wspaniałego, a część osób uważa, że to miejsce nie powinno powstać. Nie powinno powstać aż w takiej okazałości. Oderwiemy się troszeczkę od wiary i spróbujemy Wam dzisiaj pokazać Licheń taki prawdziwy, normalny. Taki, jak on rzeczywiście jest, a wszystkie oceny pozostawiamy Wam. No idziemy tam, gdzie wszystko się zaczęło. Przez kładkę do Grąblińskiego Lasu, gdzie cudowny obraz powiesił Tomasz Kłosowski. No i dotarliśmy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Do Grąblińskiego Lasu. To tutaj Matka Boska Licheńska ukazała się aż dwukrotnie. Najpierw żołnierzowi, a potem pasterzowi. Nim zobaczymy monumentalną budowlę, monumentalną bazylikę, słów kilka o samym Licheniu, ponieważ historia tego miejsca jest niezwykle ciekawa. To właśnie przez tą miejscowość, której wtedy oczywiście jeszcze nie było, prowadził szlak bursztynowy, gdy panowało Cesarstwo Rzymskie na świecie. I to właśnie w tym miejscu znajdowała się świątynia wierzeń słowiańskich, w której podobno przechowywano licho, czyli takiego diabła, złego ducha, personifikowanego jako kobieta, stara kobieta, zmarszczona, bardzo szczupła i brzydka, z jednym okiem, która podobno wędrowała od wsi do wsi, od miejscowości do miejscowości, poszukując ludzi szczęśliwych, ludzi w dobrobycie i przynosiła im pożary i wszystkie złe rzeczy. Właśnie dlatego teraz mówi się na przykład licho nie śpi. To właśnie stąd. Ale także to miejsce jest ciekawe ze względu na właśnie tą bazylikę. Nim przejdziemy do religijnej, do metaforycznej historii i znaczenia tego miejsca, pogadajmy sobie troszeczkę o architekturze i tym, jak wygląda to miejsce obecnie. To, co widzicie za mną, świątynia, wielka bazylika, została ukończona w 2004 roku po 10 latach budowy. Budowy w większości podobno sfinansowanej przez wiernych. Projektem tejże budowli zajęła się pani Barbara z Gdyni, a budowla, a raczej świątynia, jest największą świątynią w Polsce, 8. w Europie i 12. na świecie. Świątynia ma aż 139 metrów długości, szerokości 77. Elewacja frontowa to 162 metry, natomiast kubatura całej tej świątyni to aż 300 tysięcy metrów sześciennych. Światło do świątyni wpada przez 365 okien, czyli tyle, ile jest dni w roku. Natomiast do środka można wejść przez 52 drzwi, czyli tyle,
ile w roku jest tygodni. Natomiast schodów do samego głównego wejścia świątyni jest 33, czyli tyle, ile Jezus Chrystus żył na ziemi. Są tu także pamiątki, są tu także restauracje, hotele, pełne zaopatrzenie dla potrzebującego pielgrzyma. Byłam jeszcze w środku, ale przytłacza mnie to sanktuarium, powiem wam. Ja byłam w Licheniu dosyć dawno temu i to było piękne miejsce, miejsce magiczne, miejsce, w którym naprawdę można było przeżyć coś duchowego. Ja teraz tego tutaj nie czuję. Dla mnie jest za bogato, za dużo, za strojnie. Aż się boję wejść do środka. No i jak wrażenia po wyjściu? No tak jak się spodziewałam, niestety wrażeń duchowych zero. Maleńki obrazek w wielkiej, ociekającej złotem bazylice. To chyba nie jest to, czego bym oczekiwała jako katolik, jako chrześcijanin. To chyba nie takiego spotkania oczekujemy, kiedy przychodzimy o coś prosić i modlić się o coś. Ja wolę zdecydowanie te skromniejsze, bardziej duchowe doświadczenia.